Ładnie się prezentuje kijanka w tym kolorze. Witam Was wszystkich. Autokomis Kim Radom. Może wkleję Wam pod filmikiem numer telefonu do sprzedawcy. Lecimy trzecią część tego autohandlu. Dwie części nagrałem z tych samochodów. Łapki, komentarze mile widziane. To podnosi statystyki kanału. No i przypominam, że pod filmami wklejam numer konta zrzutka, paliwko coraz droższe, awensador na powietrze nie chodzi, minimalna wpłata złotóweczkę, wpłaty są bez prowizji. Wiatrzysko coś się ruszyło. Zobaczmy, co znajdziemy tutaj ciekawego. Ta Audi A4 we slajnie. Już tutaj była kiedyś na filmiku. Ładna oponka. 21900, 242 przejechane, 2003, 1.8 turbo, 163 konie. Kiedyś ją pokazywałem. Środek na półskórach, skrzynia manualna. Przejdźmy do tej Kijany. Kijanka 2 litry diesel, 140 koni, rok 10, napęd na 4 buty, przejechane 164 ksenony, LEDy, parktroniki, 41900, wywoławcza. No w tym kolorze naprawdę prezentuje się bryczka czadowo. Ładna oponka z przodu. Zajrzyjmy do środka. Skrzynia szósteczka manualna. Wnętrze czyste i zadbane. Ciekawa ta szyba jest. Tak troszeczkę inaczej wyprofilowana. No bryczka prezentuje się ładnie. Tutaj niewielka zapraweczka. No i zauważyłem, z tyłu opony są inne niż z przodu. Z tyłu oponki wyglądają gorzej. Także komplet na tył trzeba by sobie dokupić. Piszcie w komentarzach, co myślicie o tej Kijance, ponieważ moim zdaniem w tym kolorze naprawdę jest jej do twarzy na tych aluskach. Bryczka na pewno rzuca się w oczy. Zobaczmy sobie A5 Audice. 163 konie, 2 litry diesel, 188 przejechane, rok 10, 47900. Oponki, no jako tako. Audica we slajnie, rocznik 10, a tutaj 9. Czyli pierwsza rejestracja w roku 10. Jasna skóra. Fotel kierowcy troszkę pomarszczony, ale nie jest popruty. Co zauważyłem na tym samochodzie? Oponki, fotel trzeba by sobie troszeczkę dopieścić. No i tutaj na przedniej szybie strzelił chyba kamień i zaczyna to pękać, czyli przednia szyba raczej na 99% do wymiany, jak w prezerwatywach też podobno dają 99% zabezpieczenia, chociaż no te ranty ma tutaj, te opony troszeczkę są po brzegach podjechane. Ale jak się łapę wsadzi, no to jeszcze bieżnik jest. Szeroka guma i dlatego pewnie jakieś kolejny wyłapuje. Jak mówię pod wiatr, to mnie normalnie przytyka. Skąd to wiatrzysko się wzięło? Od jutra zapowiadają przez tydzień deszcze, więc pomyślałem, wyskoczę na handle jeszcze, coś Wam zmontuję na te szare dni. 43900, 1.2 benzynka, 82 konie, 153 przejechane, rok 15, Peugeot 2008,
czyli silnik PureTech. Był już na filmiku. Od tego wiatrzyska zaczyna mnie łapać chrypa. 36 900 112 przejechane, rok 15. 1.6 dieselek CDTi. Środek czysty i zadbany. Opelek Merivka 1.6 silnik. Jest to jednostka oplowska. Nie mylić z Isuzu. Chociaż ja przeważnie Isuzu polecam, ale łysy na przykład odradza silniki Isuzu, że podobno się psują, chociaż z tymi silnikami było naprawdę wiele samochodów. No i może się zdarza, że gdzieś jakaś bryczka zaszwankuje. Citroen, rok 17, Grand Picasso, 1.6, 120 koni, 151 przejechane, 7-osobowy, 57 900 w dieselku, HDI, ładna oponka, środek czysty i zadbany, z tego co widzę w automacie. Ciekawy samochód. Co tu mamy? Kijankę Sportage'a w napędzie na 4 buty. Oponki jeszcze dosyć ładne. Kawał bieżnika. Wendersteiny. Orurowana. 26 900. Napęd na 4 z instalacją gazową. Rok 2007, 180 przejechane, 2 litry benzynka, 140 koni. Środek czysty i zadbany. Korozji nigdzie nie widzę. Być może coś było tutaj zaprawiane, ale śladów nie widać. Jestem ciekaw, jak to wygląda pod tymi plastikami, pod tymi nakładkami. Tam lubi się woda zbierać. No i wtedy korozja oczywiście w takich warunkach lubi się pojawiać. Megane 36 900, 155 przejechane, rok 16, 1.5 dieselek, 110 koni. Nie kupuje się 1.5 DCi. Te silniki w tych rocznikach dawno zostały poprawione. Dynamiczny silnik, ekonomiczny silnik. Oponki wyglądają w miarę. Może ktoś potrzebuje spory samochód, kombi, ekonomiczny i nie zależy mu na butowaniu. Zauważyłem tutaj odprysk na przedniej szybie, taką malutką kropeczkę. Zobaczmy sobie akordeona. Akordeon w kombi. 43 900. Benzynka 155 koni, rok 11. 207 przejechane. Podgrzewane fotele, parktroniki i inne szmery, bajery. Środek czysty i zadbany. Ktoś miał chyba jakąś obrączkę na łapie, ponieważ gałka zmiany biegów, oponki jako tako, gałka zmiany biegów łysa prawie jak nygus. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Bo już się normalnie zagalopowałem. Co to jest? Exclusive Astra chyba, albo Insignia, teraz już sam nie wiem, oszalałem przez chwilę. Tak to jest, nygus, jak się głupoty gada. Michelin oponka, jakaś wersja taka trochę turystyczna, widzę.
środek na skórach, automat. Ciekawie wygląda. Insignia. Dobrze, Nygus, zgadłeś. Rocznik 18. 180 przejechane, wersja cross country. 74900. 2 litry w dieslu. 170 koni. Rzadka wersja cross country. Dosyć ciekawie wygląda z tymi nakładkami, progami. Rzadko spotykany model. Może kogoś z Was zainteresuje. Asterka. Asterka 15900. Jak to w Oplu, lampy trzeba by sobie przepolerować. 193 przejechane, 2006. 1.6 benzynka, 105 koni, czyli Ecotec. Ecotec. Oponki jeszcze dosyć ładne. Wnętrze dosyć ciekawe, kolorystycznie. Już się, Nygus, upierdzieliłeś jak mały Kazio. Swift, dobry samochód. Mało awaryjny. 15900, 2007, 169 przejechane, 1.3 benzynka, 92 konie. Dobra bryczka, poczciwe wozidło. Taki troszkę pudełkowaty, oponka dosyć ładna. Ciekawy kolorek. Środek czysty i zadbany. Do odpychania się jak znalazł. Solidna jednostka bezawaryjna. Tutaj albo lekkie pęknięcie, albo lekkie zadrapanie na lampie. Teraz nie wiem. Idziemy jeszcze, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Te bryczki Wam kiedyś pokazywałem na filmikach. Nie wiem czy pokazywać po raz kolejny. Tutaj jest dobry samochodzik. Kia Rio. Dosyć ładnie wygląda, zgrabne auto. Oponka Hankook. Ładny bieżnik. Środek. Tu są, widzę, jakieś nakładki na fotele. Skrzynia. Szósteczka, z tego co widzę. Wersja nie jest najbogatsza, ale zadbany w środku. Ładna oponka. Rok 15, 52 przejechane. I fajna jednostka napędowa, 1.4, 109 koni. 41900, rok 15. Łańcuch rozrządu. I powiem Wam, to jest fajna opcja. Te samochody przeważnie wychodzą 1.2 benzynka, 80 coś koni. A tutaj 110 koni. To już sobie nawet fajnie pomyka. No i bryczki bezawaryjne, bezproblemowe. Spokojnie można śmigać. 52 przejechane. Praktycznie nówka sztuka. No i tego Fordzika Wam już chyba kiedyś pokazywałem. 23900. 100 koni EcoBoost. 181 przejechane. Rok 12, fajny kolor, ale osobiście nie przepadam za trzema cylindrami EcoBoost, podobny kolor jak Kianka. Jeszcze pokażę Wam tylko Kiankę Soul, ładną, tutaj stoi z brzegu. Tamte bryczki zobaczycie na poprzednich filmikach. Ta Kianka też tutaj dosyć długo stoi. Nie chce się sprzedać, rok 18, 107 tysięcy przejechane, 1.6 dieselek, 136 koni, 54 900. Nie bardzo wiem, czemu nikt tego samochodu nie chce, bo to są fajne auta, kawał opony.
Widzę jakieś ekstra nagłośnienie, tutaj ta bryczka ma ładny kolorek. Wnętrze czyste i zadbane. Nie mam pojęcia, czemu ludzie się tych samochodów boją. Do następnego, pozdro. Potknąłem się jeszcze na zęby. Polecę tutaj. A dentysta drogi. Oj, drogi. Pozdro.